Co dalej z porozumieniem na linii strona społeczna rząd? Wciąż nie wiadomo. Rząd zaproponował umowę, której strona społeczna nie zaakceptowała, więc dyskusje będą toczyć się nadal. W najbliższym czasie zostanie przedłożona propozycja umowy ze strony społecznej i w związku z tym to będą dwa dokumenty, nad którymi będzie prowadzona dyskusja i dialog pomiędzy rządem, stroną społeczną z udziałem marszałka województwa Śląskiego, ale również prezesów spółek, bo przecież ta umowa finalnie będzie podpisana przez tych czterech interesariuszy. Wśród propozycji związanych z konieczną do przeprowadzenia w najbliższych latach transformacją energetyczną i polityką odchodzenia od węgla kamiennego jest dawanie odpraw górnikom. Kto z takiej możliwości będzie mógł skorzystać? I będą też to osoby które nie będą miały gwarancji pracy będą mogły skorzystać z urlopu górniczego bądź z jednorazowej odprawy I będzie to dotykało zarówno pracowników dołowych jak również pracowników przeróbki mechanicznej w związku z tym ten projekt jest projektem kompleksowym, który obejmuje wszystkich pracowników spółek górniczych, nie tylko polskiej grupy górniczej, ale również Tauronu wydobycie e, lubelskiego węgla Bogdanka e, czy, czy też z węglokoksu jednej kopalni. Całą rozmowę z posłem Adamem Gawendą będzie można zobaczyć dziś po serwisie raport.